Panie trenerze, chłopaki w świetnych nastrojach. Widać, że są zmotywowani. Chyba ciężko przepracowali ten okres na treningach. Dzień dobry przede wszystkim. Nastrój. No bo w przyjemnej atmosferze się lepiej pracuje. I raczej ja nigdy nie byłem smutasem, zawsze byłem wesołkiem i to tak jakby mi zostało od dzieciństwa. To, że się to przenosi na zawodników, to fajnie, że to nie jest tak, że oni to nie liczą się z meczem, że mają ten. Jest po prostu tak, jak jest i będę tak długo, jak ja będę na sali, tak będzie fajna, zawsze miła atmosfera. No ale to widać właśnie w drużynie, tak jak teraz popatrzyłem na nich, że oni mimo tego, że jutro mają mecz, to coś mają w głowach, mają poukładane, wiedzą czego chcą, a mimo wszystko potrafią się jeszcze tak fajnie wyluzować. No na to się składa wiele czynników, jest to mają jakby tam zabezpieczenie wszystkiego, co potrzebne, żeby trenować, robić wynik. Zarabiają jakieś pieniądze i to się bierze z tego, że oni się nie muszą za bardzo przejmować, co będzie jutro, bo jutro będzie fajnie, nie? I nie ma tak, że co będzie. Znaczy mają tą stabilność po prostu. Tak, to co było kiedyś, nie? Za dawnych czasów, że w tym sporcie zawodnicy mieli zabezpieczenie od państwa wszystkiego, nie? I myśmy się mogli naprawdę bawić, delektować sportem. Ta grupa Huzar z Polan, która należy do Rafako, gdzie głównym sponsorem jest firma Rafako. Prezesem jest tutaj w naszej grupie pan Jarek Kołkowski. Tak zadbał o to wszystko, żeby ci chłopcy właśnie w ten sposób podchodzili do tego, co jak pan zauważył, żeby było fajnie, nie? A cała reszta jest w ich głowach, w ich rękach i w rękach trenera. No trener jest dodatkiem raczej, nie? No coś tam jednak pomaga chyba. No fajnie by było, gdyby oni mnie słuchali, gdyby robili wszystko to, co ja bym sobie życzył, jeszcze zwłaszcza gdy w narożniku jestem, to by było fajnie. Mam nadzieję, że tak kiedyś będzie. Tu jeszcze jest mało czasu, nie? To zaczynamy, my zaczynamy po prostu robić to, co powinniśmy robić. Trener ma zrobić trening, zawodnicy mają wykonać ten trening i razem czekamy na wspólne efekty, wygrywanie meczy, walk, meczy w WSB, zdobywanie medali w Mistrzostwach Europy, Świata i Olimpiadzie. To teraz wróćmy na chwilę do samego meczu. Jak pan myśli? Które walki mogą być ciężkie dla naszych zawodników? Czy są takie, które będą łatwe? Po pierwsze, jest to Liga WSB. Jak zdążyliśmy się zorientować, tam nie ma słabych. To, że pokonaliśmy Argentynę 5-0, to o niczym nie świadczy, bo to pojedziemy do Argentyny, może być wynik odwrotny. Pojechaliśmy do Azerbejdżanu, przegraliśmy 5-0 po fajnym sukcesie z Argentyną i to się będzie wszystko zmieniało. Każdy mecz to jest kolejna rozgrywka. Mało tego, każda walka to jest kolejna rozgrywka o kwalifikacje olimpijskie, o jak najlepszą pozycję wyjściową do Igrzysk Olimpijskich, bo zawodnicy, którzy najlepiej wypadną w WSB, dwójka się kwalifikuje na Igrzyska Olimpijskie, ale reszta będzie rozstawiana w kwalifikacjach, nie? Także każdy mecz, każda walka wygrana przybliża do Igrzysk Olimpijskich. No Igor Jakubowski i Tomek to sobie już trochę tam przybliżyli. No tak, akurat w tych dwóch przypadkach oni jako jedyni wygrali po dwa pojedynki, ale ja ciągle byłbym jednak ostrożny, żeby nie mówić im, że oni już są mistrzami, przed nimi jeszcze naprawdę dużo, dużo ciężkiej pracy, dużo ciężkich pojedynków. Powiem tak, oni fajnie zaczęli i daj Boże, żeby tak było jak najdłużej, nie? Ale nie można się zachwycać tym, że wygrali dwie walki już są mistrzami, bo to może być zgubne dla nich.
To taka krótka ocena meczu. Mamy szansę urwać punkty? Wygrać mecz? Tak jak powiedziałem, każdy mecz to jest nowa historia. Każdy mecz to jest nowe wydarzenie. Każda walka to jest swego rodzaju wydarzenie. To nie przyjechali jacyś tam Włosi, to przyjechało trzech medalistów olimpijskich, 49, 56, 64. To są medaliści olimpijscy, gdzie w wadze średniej jest brązowy medalista Mistrzostw Europy z Rotterdamu, kawaler, którego dobrze znam. Nie znam tylko zawodnika Igora, co nie znaczy, że to jest ktoś słaby, jeden i drugi, bo powiedzmy sobie szczerze, na początku rozgrywek WSB 90% kibiców patrzyło na to, na nas, jak na chłopcy do bicia, a Jakubowski wygrał dwie walki, Jabłoński wygrał dwie walki, Jagodziński po serii 5 porażek wreszcie wygrał pojedynek. Dawid Michelius wygrał z bardzo dobrym zawodnikiem z Kazachstanu. I tu 5 walk, mogą być równe, różne werdykty. I Jagoda Bars w tej chwili jest remis. To samo Koziołek z kolanem. W tej chwili jest remis. Czy Damian z Magic Capre. W danym momencie, w danej chwili dyspozycja każdego z nich będzie decydowała o wyniku meczu. Naprawdę wynik może być różny i w jedną, i w drugą stronę, aczkolwiek po raz kolejny powtarzam kibicom i wszystkim tym, którzy kochają i śledzą nas, że wychodzimy po raz kolejny wygrać mecz, zrobić fajne widowisko, żeby wreszcie ci kibice, którzy czekają na ten wielki sukces, byli zadowoleni z postawy naszych chłopaków. Nie, żeby to nie było, że lewy i 10 kroków do tyłu i aby przeżyć, tylko naprawdę pokażemy, zrobimy bardzo dobre widowisko, a wynik jest sprawą otwartą. Trzech medalistów Igrzysk Olimpijskich. To nie jest byle kto. Dziękuję bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo.